Siemanko, jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy dzisiaj tuningować na dragi tego oto Golfa 5 chyba. Jak myślicie, to jest Golf 5? Tak coś myślę, że to Golf 5 jest. Znaczy, patrzcie, z tego profilu, jak się patrzę tutaj na tył, Golf 5. Ale jak zejdziemy tu, nie wiem, a trójka? Cholera wie, co to jest. No ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, co my tu... Aha! Ja jestem taki cwany, pewnie mam tu jakieś części tuningowe. No tak, pisaliście mi w komentarzach to, co ja już doszedłem do tego wniosku wcześniej, że to właściwie jest bez sensu, jeśli ciągle wkładamy te same części i właściwie nic się nie dzieje, tak? Tylko tak się ten... Ale dzisiaj nie mam tych części do tego chyba samochodu. No dobra, mam. Pokrywa głowicy cylindra, to jest do zwykłego rzędowego. I zobaczmy, co my tu mamy. Musimy ściągnąć tutaj moduł, ale najpierw przewody. Raz moduł, jeszcze świece będzie trzeba chyba odkręcić. Tak, je się chyba odkręcało. A może i nie, je się po prostu wyciągało. Chociaż wiadomo, że w normalnym samochodzie się je po prostu odkręca. No, miałem nawet gwint na końcu, więc ja nie wiem. Ja nie wiem, w tej grze jest jakoś dziwnie. No ale i tak te świece głupio się wyciąga, zawsze mi to wkurza w tej grze, wiecie, więc... Więc okej. Mamy tutaj kilka części tych takich fajnych. Co tu jeszcze można tuningowego założyć? Tuningowany filtr powietrza. A nie, w sumie jest, ale tuningowany filtr oleju. Ciekawe jest, do czego by służył. Ale powietrza, filtr, no to można to sobie tutaj zakupić. Ciekawe, że taki sam z opakowania chciałem powiedzieć. Taki sam pojemnik na filtr jest i dla samochodów z silnikiem V, i dla samochodów z silnikiem rzędowym, co mnie zaciekawiło. No ale ta gra jest troszeczkę uproszczona, jeśli chodzi o budowę właśnie silniku, więc nie ma się co tutaj spodziewać jakichś rewelacji pod tym względem. Nie ma tylko tuningowanej skrzyni biegów. Myślę, że na dragi przydałaby się skrzynia ze skróconymi biegami. No ale nie mamy tutaj takiej możliwości, aby to wymienić. Mamy napęd naprzód w tym samochodzie. Dobra, chodźmy sobie kupić filtr, bo ja chyba nie mam ani jednego. A nie, mam. O, proszę bardzo, nawet mam filtr, ale fajnie. Czyli nie muszę się bawić kupowanie. Myk, myk. No później jak już zbieram trochę kasy, to pieprzę taki wóz. Normalnie koła mu kupię te dragowe, te super przyczepne. Tylko musi to być jakiś koksu, nie? Tak żeby, jak go odpalę, to żeby, wiecie, pofrunął w kosmos, kurde. Okej, okay, to mamy załatwione. Myk. I super. Dobra. Powiedzmy, że tutaj moc jest spoko. A jakie mamy czas osiągnąć? Chyba nie zbyt jakiś wygórowany. 14 sekund? Ojej. 21 tysięcy dolarów musimy przeznaczyć na tuning tego wozu. Zobaczymy, ile on osiąga właściwie w tym momencie. 14:30 ma polecieć. Jak będzie to gdzieś tak w granicach 17, to jeszcze sporo pracy nad tym samochodem nas czeka. Pali kapcia, bo szesz. Okej. Cholera, 14 to on ma prawie na 1/4 mili. Na 1/8, sorry. Oj, was. I weź tu 2 sekundy osiągnij tym kapciem. Ale słuchajcie, dali nam w sumie 21 tysięcy dolców. Więc zróbmy taką opcję, że kupimy tu kółka. Czemu nie? Jakie tu mamy? Koło Aisan Kougar. Zobaczmy. Aisan Kougar, jaka nazwa dziwna. Dragowe chcę, gdzie ty? O, jest. To będzie to. Eins
Swaj. Później i tak to wyciągniemy, więc spokojnie, nie denerwujcie się. Dobra. Tu mamy kolektory. Do rzędowego nie mamy kolektora. Nie chce mi się całego tego układu wydechowego rozkręcać. No ale trudno. I kolektor wydechowy do rzędowego. Co to? A, sprzęgło. Tu O plus 4 można. No to w sumie jest jakaś tam modyfikacja przełożeń biegów. Skoro mamy możliwość modyfikacji sprzęgła. A, przewody też, to się szybko wymienia. Nie ma problemu. Rula tutaj plus 1 to się nie opłaca. Świece się nie opłaca. No to patrzymy teraz tutaj. Tłumik końcowy. Tłumik środkowy. Weźmy sobie tłumik środkowy. I tłumik końcowy może. O. Okej. I no co, ładujemy to wszystko. Oj. Hop. No nie, trzeba tu wszystko rozkręcić. Ja pierdzielę. Okej. No i tu wymieniamy przewody jeszcze. Zaraz wymienię tam wszystko na dole. Hop. Yeah. I teraz musimy kolektor. Ojej, jak to się wyciągało? Aha, dobra, już muszę wejść od przodu chyba. Później jeszcze będzie trzeba koła wymienić, oczywiście. Ej! Jak się wyciągało ten kolektor? Do diabła. Ej, coś tu nie gra. No od góry to się wyciągało, przecież tam są te śruby mocujące. Moment, może trzeba osłonę ściągnąć po prostu. Aha, okej. Dobra, jest. Myk. Tych rur środkowych, końcowych, wydechowych nie będziemy kupować, bo to tam niewiele daje. Czy kupić? Ja wiem. Okej. No jest tu trochę roboty, bo tu naprawdę niski czas trzeba osiągnąć tym samochodem. A mi się nie podoba. O kurde, jak to wygląda. Nagle takie chromowane coś wkładamy. Okej. I mamy już wymieniony tutaj częściowo układ wydechowy, tłumik końcowy, tłumik środkowy, katalizator, kolektor wydechowy. Teraz jeszcze tylko trzeba wymienić koła z przodu, no bo to jest napęd na przód, więc tutaj nie ma się co bawić. Ale nie ma sensu chyba na tył, no nie wiem, ta gra może rozpoznaje jakąś przyczepność na tych tylnych kołach. No, ale moim zdaniem jest to niepotrzebne. Kurde, jak to wygląda. Okej. Oj. Dobra. Jeszcze kolor by wypadało zmienić, co? Jak już tunik, to tunik, a nie. Tak. Yeah. I gotowe. Dobra, co tu jeszcze można by wymienić? Zobaczymy, co jest w sklepie. Ja naprawdę mam dużo kasy. Później oczywiście te wszystkie części pozabieram, no bo jak? O! Pompa paliwowa. Co myślicie o pompie paliwowej? Właśnie zastanawiam się nad tą płytką sprzęgła. To tylko 4%, ale może będą się biegi lepiej zmieniały. Bo na początku jest problem z tą zmianą. No dobra, na razie zobaczymy, jak się spisuje samochód teraz. O, już zresztą bardzo ciekawie wygląda z tymi przednimi felgami. No tylko właśnie, czy będą nam przeszkadzać te koła z tyłu. Na razie pojedziemy bez chip tuningu. Zobaczymy, jak się spisze. Mam nadzieję, że lepiej. No kurczę, sporo wymieniłem w tym samochodzie już. Uwaga. O, to mi się podoba. Zacząłem chyba od 4000 obrotów.
A może właśnie, teraz mam w sumie te lepsze opony. O, już, już jest dużo lepiej. Zobaczcie, że o ponad sekundę udało się skrócić ten czas na dragu. A teraz spróbuję wystartować na pełnym gazie, no bo mam te przecież opony dragowe. Więc przyczepność powinna być znacznie lepsza. Myk, myk. Okej. I gaz do końca i sprawdzamy. No i jeszcze chip tuning został, jest tuningiem chipowym. Też możemy tutaj coś zdziałać. O, skumajcie, nie trzeba nawet się bawić z obrotami. Uhu. Fajnie ten prędkościomierz wygląda. Ale w 14 się nie zmi... O kurde, skumajcie. To jeszcze chip tuning, co? Zobaczymy, co on nam da. 14,70, a powinien mieć chyba 14,40 z tego, co ja kojarzę. Zaraz zobaczymy na tą tablicę wymagań. 14,30 nawet. No dobra, dochodźmy sobie tu na hamownię i zróbmy coś z komputerkiem. Myk i tuningujemy. O, tak, tyle. Nie, to musi być koksu. Trzeba się trochę tu naklikać. O, tak, na pewno. Ale gra jest warta świeczki. Naprawdę. Okej. Ach. No tak, no coś tu nie wychodzi. No jasne, ale już trochę lepiej. Ej, tako. Już trochę lepiej. A już trochę lepiej. Już trochę lepiej. Zobaczcie, jaki fajny sposób znalazłem. Wow! Dobra, spróbujemy, czy da się jeszcze. Uhohohoho. Kurde, polecę w kosmos, jak wystartuję tym dziadem. 150 koni mechanicznych miał najpierw. W sensie fabryczny. 245 koni po stunigowaniu. No, no to może być ciekawe. Zobaczymy, czy teraz uda się osiągnąć ten wynik, który mam zadany w zadaniu. Po prostu. No myślę, że tak, bo to już... Tak stunigowany wóz powinien tyle polecieć bez problemu, tym bardziej, że mam bardzo przyczepne opony z przodu. Wow! No i sprawdzamy. 9 na 1 ósmą. Czy będzie 14? Wow! Chyba się udało, co? Bo tam miało być 14,30 w zadaniu. Uwaga, uwaga. No dobra, teraz trzeba wszystko wymontować. Najważniejsze są koła, tylko wiecie co? Jest taki problem z tymi kołami, bo do każdego praktycznie modelu są inne koła. Do tego samochodu te nazywają się koło Aisan Kogar, a do innego będą się nazywały inaczej. Ale wymontujemy, one są drogie. To może jeszcze się zdarzy taki sam samochód. Od razu mu zamontujemy te dobre opony i ten. Ale powiem wam, że to wyzwanie już troszeczkę bardziej wymagające było. Bo jednak sporo tych elementów musiałem wymienić. Jak widzieliście, samochód na samym początku no nie spisywał się najlepiej. I no... Trzeba było trochę tutaj powariować z tymi częściami, ale naprawdę z poprzednich tuningów sporo części mi się ostało, więc nie musiałem aż tak dużo kasy wydawać, jak dali nam na to twórcy gry, czy człowiek, który chciał po prostu sobie stuningować samochód. Dobra, wymontujemy wszystko z silnika, a no jakże. Panie dzieju, wszystko zabieramy. Sorry, ale są drogie rzeczy. Ja miałem tylko osiągnąć czas. Nawet filtr powietrza za stówę mu zabierzemy. A co? Okej, chyba wszystko tutaj zamontowałem w tym samochodzie z powrotem. A jak?
co się będę bawił. I idziemy do następnego zadania. 21 tysięcy dolarów w kieszeni. Tak się robi interesy, a nie. Zrobimy sobie jeszcze jedno zlecenie. Oby nie było to coś masakrycznego. 16,50, o Jezu, co to zapadło? Też 21 tysięcy? To ile on osiąga teraz? Tu mamy znowu urzędówkę, a znowu to samo. Czyli w zasadzie musimy zrobić to samo co przed chwilą. Jakie tu mamy koła? Kurde, Vulcan Family. Cholera wie, o co tu chodzi. I znowu rozkręcanie, znowu robienie tego samego. Ware. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Ja naprawdę zakończę serię na tym odcinku z Car Mechanica, jeśli chodzi o te DLC 1/4 mili. Z tego względu, że widzicie, że tu co odcinek właściwie robię to samo. Co innego było, kiedy myśmy się bawili właśnie w zgadywanie, co w samochodzie może być zepsute i tak dalej. To było fajne. No ale tutaj wszystko jest, wiecie, naprawione na gotowcu. Tylko sobie podstawiamy te części, które sobie oczywiście z pola czekowaliśmy. I tyle. Więc nie ma tu nic takiego ciekawego moim zdaniem nawet, wiecie. Nawet włożę temu typowi te części i te... Zresztą piszcie mi w komentarzach, czy mam tu kontynuować to, no bo widzicie, że za każdym razem praktycznie robi się to samo. Więc moim zdaniem nie ma to większego sensu. A możemy się zająć jakąś inną grą, powiedzmy. Chociaż będzie też Car Mechanic Simulator 2015, bo mam taką informację od właśnie twórców gry, na co czekam, bo ma, z tego co tam słyszałem od nich, ma być modyfikacja karoserii nawet, więc podejrzewam, że może to być coś w rodzaju... To są plotki, to jeszcze nie jest potwierdzone, nie wiadomo jak oni się z tym uporali. Ale właśnie fajnie by było, jakby, wiecie, przyjeżdża jakiś taki stłuczony samochód, a my musimy mu naprawić karoserię. Dajemy go na jakieś tam... O, fajna muzyczka leci. Dajemy go, nie wiem, do jakiejś maszyny, która prostuje, zostawiamy go powiedzmy na kilka godzin, aż się naprostuje rama. Czy tam kawałek karoserii. No to było właśnie bardzo ciekawe. Albo będziemy musieli przytigować jakąś prostownicę do karoserii. Moim zdaniem bajka. Jeśli ja bym miał właśnie grać w Car Mechanica 2015, to chciałbym, aby on właśnie tak wyglądał, żebym miał te wszystkie elementy pod względem właśnie tuningu. Nie tuningu, tylko naprawy karoserii. To było zajebiste. Bez dwóch zdań. Okej. Myk, 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 myk. Ściągniemy sobie jeszcze kolektor wydechowy. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Nie wiem, czy kupować te opony. One naprawdę sporo dają. W sumie nie byłoby głupie, bo jaki czas mamy tu osiągnąć? 16,50. W sumie ten samochód no, jest pokaźnych rozmiarów, więc podejrzewam, że raczej jakoś bardzo szybko się nie zbiera. No ale zobaczymy, zobaczymy co on potrafi właściwie. Okej, kupimy sobie jeszcze koło Vulcan Family. Gdzie to jest? Jest tu. Myk, myk. Zobaczcie, kasy mam i tak dużo, więc nie ma się co tym przejmować. Znowu napęd naprzód. Myślę, że to się przyda w vanie, no bo tutaj mamy sporą masę do uciągnięcia i na pewno te koła standardowe będą sporo buksować. Ja zawsze miałem, myślałem, że to się mówi boksować, bo kojarzyło mi się, że jak koła się obracają, w sensie no, jak się ślizgają podczas startu, to nie tak boksułem jak w tirach, aż tak. Podłoże, to się mówi buksowanie. No nie wiedziałem po prostu, tak czasami się uczymy pewnych słów, myślimy, że to jest to, brzmią tak samo praktycznie, a jednak to jest coś innego. No i dobrze, człowiek uczy się całe życie. Okej, chodźmy sobie teraz od razu na chiptunik, nawet nie patrzę, ile teraz samochód... Uuuuj! To uwielbiam! Samochód nie jest kompletny, coś nie zamontowałem.
O Boże, nie zamontowałem pokrywy. Nie, słuchajcie. I zamontowałem tu czegoś więcej. Zobacz, nie ma przewodów zaponowych i modułu zaponowego. No tak, bez tego samochód by raczej nie pojechał daleko. W ogóle by nie pojechał, chyba że z górki. No ale teraz powinno być wszystko w porządku. Idziemy sobie do hamowni. Zobaczymy, co tu słychać. Okej. I... sprawdzę... ojej. Jak to teraz dobrze ustawić? Nie, za mało. Myk. Spróbujemy ten sam sposób. Myk. A, chwileczkę, źle robię. Tak? Okej. Do góry. Tak. I teraz. Wow, Lucek, jesteś genialny. A widzieliście, jak się wysłoniłem już? Od koniec serii z Car Mechanica, po prostu chip tuning to jest... pryszcz, to jest pryszcz. 700 koni. Ach, 237. To nawet gorzej niż poprzednio. Cholera. No dobra. A ciekawe, jakby... nie da się to na pewno tak stunigować, żeby samochód miał 700 koni mechanicznych, ale byłoby to ciekawe. No bo co, właściwie te bazowe części, które dają największego kopa, wymieniłem. Musiałaby być jakaś część, która daje plus 100%. I tu, albo i dwie takie części, które by dawały plus 100%, żeby można było osiągnąć 700 koni mechanicznych. No i startujemy. Wow, te opony są zajebiste. W ogóle nic nie buksuje. Myślę, że spokojnie osiągniemy czas. O! Chyba będzie, co? Ile to miałem mieć? 16,50? Jakoś tak. Zaraz zobaczymy dokładnie, ile to miało być. Uwaga. Tak, zaliczone, spokojnie. Dobra, także tak jak mówiłem, na tym odcinku kończymy sobie serię z Car Mechanica 2014 z DLC 1/4 mili, z tego względu, że no właściwie co odcinek robię to samo, zmienia się tylko buda, tak? Wymieniam te części i tuninguję. Nie ma tu żadnej filozofii. Podejrzewam, że na samym końcu tego dodatku, w sensie ostatnie zlecenie, to będzie jakiś specjalny samochód. No ale może ja do tego dojdę już sam i po prostu pokażę wam jako bonus z tej gry ten ostatni tunik, jeśli będzie jakiś ciekawy. No i tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym właśnie dodatku i czy dobrze zrobiłem, że właśnie kończę na tym odcinku tę serię. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!